Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję do Państwa do Krakowa. Chciałbym Państwu przedstawić kilka refleksji związanych z pewnymi nurtami ateizmu we Francji. Oczywiście to nie są jeszcze mistrzowie podejrzeń, bo jednak mistrzowie podejrzeń to są ci wielcy jak Feuerbach, jak Friedrich Nietzsche, Freud i tak dalej. Ale na pewno są to spadkobiercy mistrzów podejrzeń. Chociaż w swoich refleksjach niekoniecznie bezpośrednio nawiązują do wielkich postaci, ponieważ tradycja ateizmu francuskiego wydaje się, że ma swoją specyfikę. Chociażby jednym z takich głównych przedstawicieli ateizmu, całkowicie gdzieś zapomnianego, to jest ten ateista, niestety też ksiądz Jean Méliès, który został ponownie przywołany przez Michel Onfray w jego publikacjach, który pokazuje, że to jest ten zaczątek ateizmu, który ksiądz działający na parafii wiejskiej przez wiele lat, pobożny proboszcz, nagle po śmierci okazuje się, że jego zapiski to są podstawowe, fundamentalne tezy przeciwko istnieniu Boga, przeciwko organizacji kultu, praktykom religijnym, dokładna krytyka religii. Więc tak we Francji również się dzieje. Natomiast chciałbym wskazać na pewien nurt, który nazwałem nurtem dialogicznym we Francji, ponieważ również ten ateizm francuski, to co nazywamy czasami tym nowym ateizmem, on również ma dwa bardzo odrębne, odłamane nurty. Pierwszy nurt to jest ten ateizm, bym powiedział, fundamentalistyczny, który bardziej należy do tego nurtu dziedzictwa Dawkinsa, Denneta chociażby wspomnianego tutaj. To jest chociażby właśnie już omawiany wczoraj, wspomniany przez księdza Chrzanowskiego, Michel Onfray, który chociażby w swoim traktacie ateologicznym wskazuje, że religia jest tylko fundamentalizmem, że religia to jest tylko nienawiść do rozumu, do cielesności, do kobiecości i tak dalej. Bardzo negatywnie, chociaż na pewno Michel Onfray nie posługuje się tymi argumentami, do których sięgają ci wielcy ateiści z prowinencji anglosaksońskiej, którzy nawiązują przede wszystkim do scjentyzmu, do posługiwania się argumentem, jeżeli nauka nie mówi nam o Panu Bogu, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Natomiast Michel Onfray bardzo prymitywnie też czasami krytykuje, jak wiemy, czytając jego traktat ateologiczny, chociażby kiedy stara się negować samą historyczność postaci Jezusa Chrystusa. Jest to rzecz bardzo rzadka dzisiaj, ale rzeczywiście Michel Onfray w tym kierunku idzie. Również jedna z ostatnich jego publikacji wywoła wielkie moje zdumienie. Ostatnio wydał malutką książeczkę zatytułowaną Rekwiem ateistyczne. Mała książka, gdzie on proponuje wykonanie poetyckie oczywiście, rekwiem, na wzór rekwiem Mozarta, na wzór wielkich traktatów muzycznych, które powinno się wykonywać, recytować w czasie pogrzebów ludzi, którzy nie są o przekonaniach ateistycznych. Ale kiedy czyta się to, to naprawdę ogarnia ten smutek, bo właśnie tam nic więcej nie ma. Jest zło, jest, nie ma dobra, koniec, zakończenie życia człowieka. Właściwie nie ma nic, co by budziło jakąkolwiek nadzieję. Rzeczywiście, jak się czyta ten malutki, to rekwiem ateistyczne, to rzeczywiście smutek ogarnia, jaką postawę przyjmuje ateizm w stosunku do tych najtrudniejszych wydarzeń człowieka, jakim jest śmierć i cierpienie. A to jest właśnie przykład, że ten ateizm, pomimo bardzo radykalnej krytyki, nie jest w stanie nic wnieść w tych trudnych sytuacjach. I to jest z pewnością nurt, który jest obecny we Francji. Natomiast drugi nurt, który można dostrzec w nowym ateizmie francuskim, to jest nurt, który nazwałem nurtem dialogicznym. Chociażby, dlaczego taka nazwa? Nurt dialogiczny wynika z tego, że są to ateiści, którzy po pierwsze podejmują wspólny dialog z chrześcijaństwem, chociażby André Comte-Sponville przeprowadził bardzo interesującą polemikę, dialog z Philippe Capel w katedrze w Rouen, nawiązując do wielkich dysput średniowiecznych, gdzie stanęli oboje w katedrze, tłumy ludzi i rozpoczęli dyskusję. Jest zapis z tej dyskusji, wydano to w formie książkowej, czy Bóg istnieje, właśnie Philippe Capel i André Comte-Sponville. Więc widać, że są to ateiści, którzy podejmują rozmowę, dialog z chrześcijaństwem. I to jest chociażby bardzo konkretna cecha. Natomiast druga rzecz, która wskazuje na pewno dialogiczność tego ateizmu, to jest to, że ich obraz religii chrześcijańskiej nie jest całkowicie negatywny, jeżeli byśmy wzięli chociażby Michel Onfray. To jest trochę to, o czym wspomniał ojciec profesor Kłoczowski wczoraj, o tym podglądaniu, jak ci ateiści patrzą na chrześcijaństwo.
jakie wartości dostrzegają, jak krytykują to chrześcijaństwo. I to jest właśnie interesujące, że jednak ten nurt, chociażby André Comte-Sponville, Luc Ferry, Marcel Gauchet, to są ateiści, którzy dostrzegają pewne elementy pozytywne. Co więcej, starają się w swoich publikacjach nazwać te elementy pozytywne, które znajdują się w chrześcijaństwie. Może tak, patrząc globalnie na razie na ten nurt ateizmu, nazwijmy to umiarkowanego, tak jakbym go trochę na użytek tego wystąpienia nazwał, co jest wspólnego? Wydaje mi się, że wspólne tym ateizmem jest to, i to jest niestety też pewna siła tego ateizmu, że jest to ateizm, który wykorzystuje publicystykę, wykorzystuje wiele nośników współczesnych, aby propagować swoje idee. To jest ateizm, który nie jest zamknięty w środowiskach akademickich. To zresztą widać bardzo konkretnie chociażby po dwóch postaciach, jakim jest Michel Onfray czy André Comte-Sponville. André Comte-Sponville porzucił karierę akademicką po to, żeby zająć się tylko i wyłącznie publicystyką, jeżdżeniem z wykładami i głoszeniem swoich idei. No już nie mówiąc o Michelu Onfray, którego właśnie publikacje są wszechobecne we Francji. Kiedy spojrzy się na dyski, audiobooki, to właściwie można znaleźć dwie postacie. To jest Michel Onfray i Luc Ferry, którzy niesamowicie docierają do szerokiej publiczności. I to jest pewna siła oddziaływania. I drugi element, który charakteryzuje cały ten nurt ateizmu francuskiego, i też jestem przekonany, że jest to pewna wyższość nad ateizmem tym anglosaksońskim, Dawkinsa, Denneta i tak dalej, to jest to, że są to ateiści, którzy bardzo konkretnie proponują to, co oni nazywają duchowością ateistyczną. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie skrytykowanie chrześcijaństwa. To jest niedobre, to jest koniec. Trzeba skończyć z tymi bzdurnymi przekonaniami w istnienie transcendencji, ale nie proponują konkretną duchowość. Czyli nie zostawiają człowieka z jakąś pustką, tylko ową pustkę chcą czymś wypełnić. I zarówno Luc Ferry czy André Comte-Sponville w tym wypadku sięgają do tradycji filozoficznej. Właśnie dla nich filozofia ma zastąpić w dużym stopniu religię. Może przyjrzyjmy się właśnie tym postacią, chociażby jak André Comte-Sponville, czy Luc Ferry, czy Marcel Gauchet, jak wygląda spojrzenie na chrześcijaństwo właśnie przez pryzmat tych filozofów. Pewną zaletą André Comte-Sponville'a, kiedy sięgniemy chociażby po jego duchowość ateistyczną, ta praca, która też jest wydana w języku polskim, to jest jednak odwoływanie się do pewnej rzetelnej, na ile oczywiście ona rzetelna jest z punktu widzenia teizmu, pewnej argumentacji przeciwko teizmowi. Inni ateiści tego tak nie robią. Nawet kiedy weźmiemy Luca Ferri czy Marcela Gauchet, tam właśnie przyjmujemy pewne założenie. Transcendencji nie ma argumentów, metafizyka się skończyła, to jest ciągle ten nurt antymetafizyczny, który jest dosyć silny w środowisku francuskim. Właśnie oni za mocno tego nie argumentują. Natomiast André Comte-Sponville mimo wszystko stara się pokazać pewne racje, które skłaniają go do tego, aby odrzucić przekonanie o istnieniu transcendencji, o istnieniu Boga. Jak może pamiętamy, to jest chociażby słabość dowodów na istnienie Boga, to jest oczywiście klasyczny zarzut z istnienia zła, to jest, bym powiedział, bardzo ciekawy, nawet taki chwytający, to widzę nawet po moich studentach, jak przedstawiam owego ateistę, taki chwytający zarzut, że jeżeli religia jest tak bardzo optymistyczna, tak bardzo przekonywująca we wszystkim, to jest już podejrzane. Że jeżeli właściwie nie da się w żaden sposób zweryfikować tych twierdzeń, na wszystko mamy odpowiedź, to jest zbyt wielki optymizm, zbyt wielka spójność, żeby to było prawdziwe. Czy zarzut mówiący o tym, że trudno podejrzewać, aby u początków człowieka był Bóg, skoro człowiek jest zdolny do tak wielkich rzeczy, więc trzeba przyznać, że tutaj André Comte-Sponville przedstawia pewne argumenty, chociaż nawet to jego krytyczne spojrzenie na dowody, na istnienie Boga na pewno też pozostawiają wiele do życzenia. Natomiast co jest u André Comte-Sponville'a pozytywnego w patrzeniu na religię chrześcijańską? Bo oczywiście oni też ograniczają się tutaj do chrześcijaństwa, a nie do religii jako takiej bardzo często. Otóż pozytywnego André Comte-Sponville'a jest przede wszystkim cały system etyczny, czyli cały system zawarty chociażby w Kazaniu na Górze. I André Comte-Sponville jasno twierdzi, że gdyby przyjąć propozycję zawartą w Kazaniu na Górze, gdybyśmy zaczęli realizować, czy ludzie
wierzący w istnienie Pana Boga, czy ateiści, ten system zaproponowany przez kazanie na górze, świat by wyglądał inaczej. I to jest propozycja, która ciągle jest aktualna. On uważa, że całe przesłanie etyczne zawarte w Ewangelii jest jak najbardziej do przyjęcia. Oczywiście jest to zawężenie religii tylko i wyłącznie do propozycji jako pewien system etyczny, niczego więcej. Ale to przyjmuje i to jest pozytywne dla niego spojrzenie. Nie odrzuca. Ci uwaga, że jest to całkowicie odrębne spojrzenie niż to, co proponuje Michel Onfray, który właściwie w religii nie widzi nic pozytywnego. I to jest pewien element dialogiczności. Zresztą André Comte bardzo chętnie podejmuje spotkania właśnie w dyskusji z chrześcijaństwem, z przedstawicielami teizmu. Jest bardzo otwarty na takie spotkania, takie dyskusje. Filip Capel nieraz powtarzał, że jednym z lepszych dyskutantów, z którym przychodzi mu podejmować dialog, jest właśnie André Comte i tutaj nie widzi jakiejś nienawiści ze strony tych przekonań teistycznych. Drugim myślicielem, który także w Polsce jest dosyć znany, to jest Luc Ferry, chociażby wydana jego praca Jak żyć, czy praca jego Bóg człowiek, czyli Rzecz o sensie życia. To są też publikacje, które dosyć szybko zostały przekonane, chociaż jego bibliografia jest przeogromna. Bardzo dużo publikuje, co roku wychodzi kolejna jego książka, czy kolejne tomy, chociażby Jak żyć, czy teraz książka dotycząca koncepcji miłości na temat cnót. Luc Ferry także dostrzega wagę chrześcijaństwa. I to, co wydaje mi się, że u niego jest interesujące i pytanie, które on sobie zadał i podjął w swoich publikacjach, to jest pewne zastanowienie się, dlaczego chrześcijaństwo, i uważa, że jest to pewna siła chrześcijaństwa, dlaczego chrześcijaństwo potrafiło tak łatwo zastąpić filozofię grecką. Filozofia grecka, zdaniem Luca Ferry, była jedną z potężniejszych myśli, jaka pojawiła się w historii cywilizacji. A jednak chrześcijaństwo potrafiło, po pierwsze, wykorzystać filozofię grecką, a jednocześnie nawet zastąpić filozofię grecką. No, tu wydaje mi się, że jest trochę uproszczenie Luca Ferry, kiedy on uważa, że ta filozofia grecka została właśnie przez chrześcijaństwo skierowana na zupełnie inny tor, który on uważał, bo stał się porażką filozofii. Jak to się dokonało? Gdzie on widzi tą siłę? Po pierwsze, Luc Ferry twierdzi, że na płaszczyźnie myślenia teoretycznego chrześcijaństwo zaproponowało rzecz, która nie była tak mocno obecna w filozofii greckiej. Mianowicie osobowe spojrzenie na rzeczywistość. To znaczy, że za rzeczywistością stoi kategoria osoby. W filozofii greckiej, jego zdaniem, stoicyzm i tak dalej, była opatrzność, kosmos, harmonia i tak dalej. Ale ciągle nie pojawiła się pewna osobowa odpowiedzialność za ową harmonię. To była pewna siła teoretyczna, która pojawiła się wraz z pojawieniem chrześcijaństwa. To chrześcijaństwo jakby pokazało, że to nie są bezosobowe siły. To nie jest fatum. To nie jest nawet jakiś porządek i ład, który jest ustanowiony, który jest odwieczny, który jest taki, jaki jest i możemy go tylko odkrywać. Nie, za tym stoi kategoria osoby. I to była siła chrześcijaństwa. Inna siła chrześcijaństwa, zdaniem Luca Ferry, dotyczyła bardzo radykalnej przemiany na płaszczyźnie etycznej. To jest druga płaszczyzna. Płaszczyzna teoretyczna, płaszczyzna etyczna. Płaszczyzna etyczna, którą można powiedzieć zrewolucjonizowało chrześcijaństwo, to było zrównanie godności człowieka. Zdaniem Luca Ferry, mało można zadać sobie pytanie, czy jego schematy myślenia, czy jego propozycje nie są bardzo upraszczające, ale jego zdaniem społeczeństwo greckie było całkowicie schiarakteryzowane. Nie było równości. Każdy jak się urodził, tak musiał skończyć swoje życie. Urodziłeś się jako arystokrata, będziesz arystokratą, masz inne obowiązki i tak dalej. Urodziłeś się w klasie niewolników, jesteś niewolnikiem, to są twoje zadania. Natomiast zdanie Luca Ferry, rewolucyjne przesłanie Ewangelii zawarte jest w jednej przypowieści. Bardzo ciekawie, bardzo ładnie on opisuje ową przypowieść. To jest przypowieść o talentach. Dla niego to jest rewolucja. Znaczysz tyle, ile pomnożysz dary, które otrzymałeś, nic więcej. To się liczy tylko. Nie liczy się, gdzie się urodziłeś. Nie liczy się, kim jesteś. Liczy się tylko to, co pomnażasz. Nie jest ważne, ile masz. To jest właśnie przypowieść o talentach.
nie należy tylko zakopać owego talentu. I dla Luca Ferri to jest rewolucyjne przesłanie, które oczywiście nie zostało wdrożone od razu przez samo chrześcijaństwo. Wiemy, chociażby listy świętego Pawła, akceptację niewolnictwa i tak dalej. Można dyskutować na temat tych początków chrześcijaństwa i stosunku do niewolnictwa, ale zdaniem Luca Ferri żadna myśl nie była tak radykalna, tak rewolucyjna, jak właśnie chrześcijaństwo. Co więcej, Luca Ferri uważa, że rewolucja francuska, która dla Francji jest ciągle dziedzictwem niezwykle istotnym i gdzieś trudno jest podważać w środowisku Francuzów wagę tej rewolucji, według niego to jest tylko i wyłącznie, czy rewolucja chce, czy nie chce, kontynuacja tej myśli chrześcijańskiej. Zdaniem Luca Ferri, rewolucja francuska to jest tylko sekularyzowanie Ewangelii, nic więcej. Oni nie dodają żadnej treści. Równość, braterstwo i tak dalej, wolność. To jest zapisane w Ewangelii. Natomiast co wnosi rewolucja francuska? Odrywa to od korzeni związanych z transcendencją. I to jest tylko rola rewolucji. Ale treści nie zmienia. To jest sekularyzacja przesłania ewangelicznego, zdaniem Luca Ferri. I to jest siła, zdaniem Luca Ferri, do której, jego zdaniem, chrześcijaństwo nieustannie może wracać i nieustannie pielęgnować i ukazywać. I wreszcie trzecia płaszczyzna, która zdaniem Luca Ferri również odegrała niezwykle istotną rolę, to jest płaszczyzna, którą nazywa płaszczyzną soteriologiczną. I tu uważa, filozofia grecka niewiele miała do powiedzenia. Płaszczyzna soteriologiczna, zdaniem Luca Ferri, polega na tym, że chrześcijaństwo zaproponowało po raz pierwszy indywidualne zbawienie, jednostkowe. Oczywiście wiemy z tradycji filozoficznej, że idea nieśmiertelności duszy funkcjonowała w filozofii greckiej, ale już wiemy, jakie były problemy z indywidualizacją tego życia pośmiertnego. Nawet święty Tomasz zmagał się z tym pytaniem. Jak jest indywidualizowane? Ale zdaniem Luca Ferri właśnie chrześcijaństwo zaproponowało środowisku greckiemu, ówczesnemu światu zbawienie indywidualne. Ty będziesz zbawiony z racji swojego życia. Będziesz nieśmiertelny, będziesz żył po śmierci właśnie ty. Bez żadnego problemu życia w jakiejś zbiorowości, w jednej duszy i tak dalej. I to także była niezwykła siła chrześcijaństwa. Zresztą Luca Ferri uważa, że nadal jest to najsilniejsze przesłanie chrześcijaństwa. Zobaczymy, że Marcel Gauchet również do tego aspektu wraca jako najbardziej pozytywnego elementu chrześcijaństwa. Że żadna koncepcja filozoficzna nie jest w stanie zaproponować takiej nadziei. Żadna. Nawet jeżeli można zaproponować pewną duchowość, przezwyciężanie stanu związanego z cierpieniem, perspektywą śmierci, życia wobec śmierci, jak Ricoeur to nazywał, to i tak chrześcijaństwo proponuje konkretne zbawienie. Żadna duchowość ateistyczna tego nie jest w stanie dać. Jaka konsekwencja, zdaniem Luca Ferri, była dla tej filozofii, o której też już trochę wspomniałem? Otóż, zdaniem Luca Ferri, ten triumf chrześcijaństwa nad filozofią grecką, nad wykorzystanie pojęć, wykorzystywanie dziedzictwa filozofii greckiej do przedstawienia swojej własnej doktryny, niestety, zdaniem Luca Ferri, miał bardzo negatywny wpływ na samą filozofię. No, nie wiem, czy tu można się zgodzić z jego tezą, bo on uważa, że od tego przewrotu chrześcijaństwa w relacji do filozofii greckiej, filozofia zatraciła swoją podstawową misję. A tą podstawową misją filozofii było po prostu uczyć, jak żyć. Jak Państwo widzą, bo Luca Ferri bardzo mocno wraca do tej tezy Pierre'a Hadot, jako filozofia, jako ćwiczenia duchowe. Właśnie on cały czas w tej optyce patrzy na filozofię. Czyli nie jako pewnej jako analizy rzeczywistości, poznania i tak dalej. Filozofia miała i powinna mieć ten aspekt bardzo praktyczny, pewnej duchowości. I zdaniem Luca Ferri, właśnie chrześcijaństwo, przejmując ową funkcję, bo od tego momentu to chrześcijaństwo zaczęło uczyć, jak żyć. Filozofia zatraciła swoją misję i zdaniem Luca Ferri filozofia troszeczkę wyjałowiała. Dlatego, że przestała żyć tymi najbardziej fundamentalnymi problemami, jakim jest problem życia, zmagania się ze śmiercią, zmagania się z cierpieniem, zmagania się z własnym człowieczeństwem i tak dalej. Filozofia jakby zatraciła ten wigor swojego życia.
i stała się po prostu spekulacją. To tu Lukferi uważa, że pewną szkodę wprowadziło chrześcijaństwo dla myśli filozoficznej. Ale jak Państwo widzą, to spojrzenie pokazuje, że chrześcijaństwo ma nadal pewną siłę oddziaływania i pewną wartość, która nieustannie może być wykorzystywana, zdaniem Lukaferi. Oczywiście jego propozycja, którą bardzo mocno lansuje w swoich publikacjach, chociażby w tej pracy Bóg Człowiek, czy w tych swoich publikacjach związanych Jak Żyć, oczywiście dotyczy tej sekularyzacji, nazwijmy to, tego co boskie i dywinizacji tego co ludzkie. To jest taka jego teza, która najsilniej jest właśnie wyrażona w tej pracy Bóg Człowiek. Sekularyzacja tego co boskie oznacza według Lukaferi po prostu odrzucenie transcendencji. I tu Lukaferi nie analizuje to w sposób szczegółowy, właściwie przyjmuje taką tezę bardzo popularną na środowiskach myślicieli francuskich, właściwie o okresie metafizyki, że metafizyka umarła, pewne systemy kompletnie nie przystają do współczesnego człowieka. To jako przykład Lukaferi powołuje się chociażby na encyklikę Veritatis Splendor, że jest to encyklika, która jego zdaniem po prostu całkowicie nie nawiązuje jakiegokolwiek dialogu ze współczesnością. Kiedy stawia jasne wymagania, stawia jasne tezy, kiedy kompletnie nie dostrzega tego prymatu wolności nad prawdą, która obecnie jest wszechobecna. Ale to jest rzeczywiście klimat francuski. Ja pamiętam, że akurat w momencie publikacji Veritatis Splendor właśnie studiowałem we Francji. Pamiętam mojego profesora, niestety jezuita, który przyszedł na wykład i mówi, że została opublikowana encyklika Veritatis Splendor. Ja powiedział, że to jest dla niego to jest po prostu przykład, jak nawet powiedział, ciemnoty już papieża, że to jest kompletnie nie w duchu współczesnego świata i tak dalej. I rzeczywiście cały wykład poświęcił, a powinien mówić o ontologii świętego Anselma, cały wykład poświęcił, że to jest encyklika, która zostanie odrzucona, skrytykowana i on jasno powiedział, że on tej encykliki nie przyjmuje. No, całe szczęście, że to nie od niego zależy, czy ta encyklika będzie przyjęta, czy też nie. Ale to Państwu pokazuje właśnie ten duch, który również jest widoczny u Lukaferi, tego całkowitego zamknięcia się na wymiar metafizyczny, że on tu nie stara się przedstawić jakichś wielkich argumentów. Natomiast jego propozycja, to jest dywinizacja tego, co ludzkie. I tutaj Lukaferi, zwłaszcza w tych swoich pracach związanych Jak Żyć, niesamowicie opisuje tą przemianę związaną z przywrócenia miłości. On uważa, że również zasługa też chrześcijaństwa, że przechowało koncepcję miłości jako agapę, chociażby przykład miłości do nieprzyjaciół, ale jego zdaniem dzisiaj ta duchowość, którą należy proponować, to jest duchowość oparta na zdolności do miłowania, do poświęcenia życia. Uważa, że ta idea ofiary, która kiedyś funkcjonowała w chrześcijaństwie, została zastąpiona ideą poświęcania się w imię miłości. Że jedynie miłość jest pewną racją, która skłania człowieka do zmierzenia się z cierpieniem, nawet zmierzenia się ze śmiercią, danie życia za kogoś. To jest jedyna kategoria, którą należy dzisiaj rozwijać. Chociaż też uważa, że istnieją z tym wielkie niebezpieczeństwa. Na wielu swoich pracach, jak Państwo sięgną po jego publikacje, on niesamowicie rozważa przemianę koncepcji miłości w małżeństwie. On uważa, że to, że małżeństwo dzisiaj oparte jest na wyborze, oparte na uczuciu, na zafascynowaniu, jest piękną wartością, ale to stwarza wiele niebezpieczeństw. Stąd jego zdaniem też te małżeństwa we współczesnym świecie są tak czasami nietrwałe. Uczucie jest, uczucie mija i małżeństwa się rozpadają. Też dostrzega wiele niebezpieczeństw opartych na tym, że miłość nawiązuje wyłącznie do pewnej emocjonalności, więc dużo miejsca poświęca temu zagadnieniu. Ale też wskazuje na to, że chrześcijaństwo może stać się głosicielem pewnych wartości, które mają znaczenie dla współczesnego świata. On nawet proponuje się w swoich tych koncepcjach, że chrześcijaństwo było przedstawicielem wielkiego humanizmu, chociaż teraz też uważa, że trzeba zaproponować nowy humanizm, właśnie ten humanizm, który jednak nie odwołuje się do transcendencji. Humanizm tylko i wyłącznie oparty na godności człowieka, na akcjach charytatywnych, na poświęceniu dla drugiego człowieka. Oczywiście to jest taki tylko i wyłącznie zawężenie naszego wymiaru życia do tego, co jest obecne. Chociaż, jak twierdzi, tylko filozofia jest w stanie nam pomóc w zmaganiu się z tymi dwoma rzeczywistościami najtrudniejszymi dla człowieka, jakim jest cierpienie i śmierć. Jego zdaniem tylko sięgając do tej tradycji, do filozofii starożytnej, gdzieś możemy szukać
pewnej pomocy do tego, aby z tymi rzeczywistościami się zmierzyć. Może kolejny jeszcze filozof, patrzę na zegarek, kiedy nam jeszcze zostało czasu. Ale to jest 5 minut, to akurat. To jest Marcel Duchamp. Marcel Duchamp nie jest klasycznym filozofem. On raczej jest z prowinencji historycznej, uważa się jako historyk idei, ale także nawet wyszła taka praca Luca Ferry i Marcela Duchamp, gdzie wspólnie dyskutują na temat religijności. Marcel Duchamp stawia tezę o sekularyzacji. I teza jest bardzo ciekawa, bo nawiązuje to trochę do Claude'a Geffre, też do pewnych tez, które znajdował się u tego teologa francuskiego. Po pierwsze, Marcel Duchamp uważa, że przyczyna sekularyzacji tkwi w chrześcijaństwie. I z drugiej strony, wyjście z tej sekularyzacji także będzie możliwe dzięki chrześcijaństwu. Oczywiście, to jest jedna z propozycji. Dlaczego tkwi w chrześcijaństwie przyczyna sekularyzacji? Tutaj wydaje mi się, że Marcel Duchamp nawiązuje do wielu analiz socjologicznych, pokazujących, że właśnie jakby zamknięcie się troszeczkę chrześcijaństwa na problemy robotnicze, na wartość życia doczesnego i reakcja dość późna, która nastąpiła zdaniem Marcela Duchamp dopiero na Soborze Watykańskim II, doprowadziła do pewnego procesu sekularyzacyjnego. Że to właśnie chrześcijaństwo, ale nie reagując na pewną rzeczywistość, doprowadziła do tego. Ale z drugiej strony, twierdzi Marcel Duchamp, że to chrześcijaństwo dzisiaj może zaproponować pewne wyjście z sekularyzacji i tu jego zdaniem najważniejszą propozycją chrześcijaństwa to jest właśnie propozycja nadziei. I to nadziei nie tylko eschatologicznej, ale tej nadziei również związanej z przekraczaniem samego siebie, transcendowaniem samego siebie. Oczywiście Marcel Duchamp także jest przedstawicielem ateizmu i on uważa, że to transcendowanie, to przekraczanie, o którym chciałbym mowa była wczoraj przy omawianiu Fryderyka Nietzschego, powinno być również wspierane przez chrześcijaństwo. Zdolność do przekraczania, zdolność do transcendowania tych wartości, które nas otaczają. Jego zdaniem jest to także pewna droga wyjścia z tej sekularyzacji, która jest niszcząca dla współczesnej kultury. Podsumowując myślicieli francuskich, wydaje mi się, że pomimo właśnie klimatu bardzo laickiego we Francji, jakby tej instrukcji, która pojawiła się w szkołach na temat sekularyzmu i tak dalej, to jednak Francja jest w pewnych obszarach przestrzenią, gdzie ten dialog między chrześcijaństwem a ateizmem jest możliwy. Oczywiście on nie ma charakteru instytucjonalnego z racji tej laickości państwa francuskiego, ale na pewno jest klimat, aby pozytywnie dostrzegać rolę chrześcijaństwa i nazywać to, co jest dobre, po prostu po imieniu. I wydaje mi się, że takie spojrzenie na chrześcijaństwo ze strony niektórych ateizmów mimo wszystko budzi nadzieję i daje podstawę do konstruktywnego dialogu. Dziękuję Państwu.